Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka i szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. To znaczący zbieg okoliczności, że dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem tej konferencji, zakończyłem spotkanie z szefostwem Microsoftu. Prezes tej firmy wraz z współpracownikami odwiedza między innymi Polskę. Mówię o pewnej koincydencji symbolicznej, bo nawet wtedy, kiedy rozmawiamy, tak jak kilkanaście dni temu także z szefostwem Google'a, miałem okazję rozmawiać temat bezpieczeństwa, wpływów rosyjskich, konfliktu świata zachodniego i tego politycznego wschodu, szczególnie teraz mówimy o Rosji, że cały ten kontekst jest obecny właśnie we wszystkich możliwych spotkaniach i formatach. Nie rozmawialiśmy wyłącznie o inwestycjach Microsoftu tu w Polsce, chociaż to oczywiście był temat wiodący, ale także o zaangażowaniu wiedzy, techniki i o potrzebie determinacji politycznej, aby zapobiegać wpływom Rosji na przykład na procesy wyborcze zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w Polsce i szerzej o użyciu wiedzy, know-how, tak aby zapobiegać tym wpływom rosyjskim również bezpośrednio w kwestii bezpieczeństwa. Mówimy tu nie tylko o cyberprzestrzeni, ale na przykład o bezpiecznym lotnictwie, systemach publicznych, czy no choćby tak jak ostatnio dezinformacji. Ostatnio mówię tutaj o przypadku Polskiej Agencji Prasowej i tym włamaniu i takiej klasycznej dezinformacji, która ma destabilizować sytuację polityczną w kraju. Mówię o tym w szerszym kontekście, zanim oddam głos panu generałowi Jarosławowi Stróżykowi, ponieważ zbliżające się wybory i kolejne tygodnie i miesiące będą rozstrzygające dla najbliższych kilku lat, jeśli nie dekad, jeśli chodzi o bezpieczeństwo także naszego kraju. I tutaj skuteczne, przy użyciu wszystkich dostępnych metod, technologii, zaplanowane, takie systematyczne przeciwdziałanie wpływom państw wrogich, bo do takich bez wątpienia należy Rosja i Białoruś, nie z naszej przyczyny, że to będzie tak czy inaczej jednym z głównych zadań wszystkich rządów świata zachodniego, a także będzie jednym z głównych elementów współpracy polityków, firm, ośrodków badawczych. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy także dzisiaj widzieli powołane przez nas ciało do badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Tak jak z obecnymi tutaj ministrami, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za przygotowanie tej komisji, minister sprawiedliwości odgrywał tu rolę wiodącą. Też na chwilę oddam panu ministrowi głos. Minister Tomasz Siemoniak, wiadomo, sprawy wewnętrzne, administracja, koordynacja służb specjalnych. No i bardzo chciałem jeszcze raz podziękować panu generałowi Stróżykowi, że zdecydował się, pełniąc bardzo ważną w tych czasach funkcję szefa służby kontrwywiadu wojskowego, równocześnie, że będzie prowadził, zapewniając w ten sposób pełny profesjonalizm i taką no, rzeczywistą wartość prac komisji, że zdecydował się na prowadzenie prac tej komisji. Komisja rozpocznie pracę już dzisiaj, o tym szerzej powie pan generał Stróżyk i przedstawi także za chwilę skład tej komisji. Bardzo nam zależy na tym i jak państwo zaraz się zorientujecie, skład tej komisji także to potwierdzi, żeby to była komisja wolna od jakichkolwiek pokus czy intencji takich stricte politycznych czy partyjnych, i żeby przyniosła nam rzetelną wiedzę, nam, to znaczy organom państwa, ale także opinii publicznej, o tym, jak wyglądały w przeszłości, jak dzisiaj wyglądają realne zagrożenia ze strony
tu konkretnie Rosji i Białorusi. My wiemy to już dokładnie, że te dwa państwa i ich służby są najbardziej aktywne w Polsce. Także moi rozmówcy, czy to są politycy, czy prezesi największych firm informatycznych, działających też w sferze sztucznej inteligencji, wszyscy oni ostrzegają, z oczywistych względów, że dla Rosji i także dla Białorusi Polska jest tym teatrem najważniejszym, nie tylko ze względu na geografię. Umówiliśmy się, że ta komisja będzie pracowała też szybko. Chcieliśmy, aby zaczęła pracę tuż po wyborach, żeby nikt nie wiązał jej pracy, jej pierwszych raportów z kampanią wyborczą. I osobiście będę też dbał o to, żeby nie była wykorzystywana prasa tej komisji także w przyszłych wyborach prezydenckich. Mam też osobiste powody i osobiste doświadczenia, żeby pilnować i przestrzegać wszystkich, którzy z tego typu spraw chcieliby zrobić narzędzie do walki wewnętrznej politycznej. Dla nas tu najważniejsza sprawa to jest uzyskać użyteczną wiedzę dla państwa, tak aby przeciwdziałać wpływom rosyjskim, białoruskim na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Panie ministrze. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, to dla mnie duże zobowiązanie i zaszczyt, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie odpowiedzialne za organizację tej technicznej strony prac Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Zarządzenie pana premiera o powołaniu tej komisji zostało podpisane 21 maja. W ciągu tych ostatnich dni, raptem kilkunastu dni, wraz z panem generałem Jarosławem Stróżykiem Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło bardzo intensywne prace organizacyjne, które miało zapewnić przestrzeń biurową, przestrzeń organizacyjną, także przestrzeń pozwalającą na posługiwanie się informacjami niejawnymi, żeby komisja mogła ruszyć do pracy. I uważam, że Ministerstwo Sprawiedliwości to jest dobra przestrzeń do tego, żeby taką pracę prowadzić. Myślę, że będziemy zapewniali absolutnie pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne, jeśli chodzi o kolejne dalsze działania komisji. Cieszę się także, że mogłem tutaj współpracować w ostatnich dniach z panem ministrem Siemoniakiem oraz innymi ministrami w kontekście komponowania składu tej komisji, tak aby ona reprezentowała różne osoby. Także osoby związane z różnymi środowiskami naukowymi, eksperckimi, tak aby zapewnić maksymalne, pełne spojrzenie na to, jak wyglądają wpływy i jak wyglądały wpływy rosyjskie, białoruskie na polską rzeczywistość. Też się cieszę, że do grona tych osób, które będą współpracowały z komisją w charakterze ekspertów, nie na zasadzie stałej, ale w zależności od tematu, w zależności od potrzeb, będą także w tym charakterze pracowali prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy specjalizowali się i którzy przez wiele lat zajmowali się intensywnie chociażby ściganiem szpiegów rosyjskich czy białoruskich. Także absolutnie proszę tutaj, jeśli chodzi o wszelkie kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem komisji, zwracać się do ministerstwa i bardzo chętnie będziemy udzielali wszelkich informacji. Dziękuję. Dziękuję. Pan minister Siemoniak. Panie premierze, szanowni państwo, przywiązujemy wielką wagę do powołania prac i efektów pracy tej komisji. Jak państwo wiedzą, mierzymy się w tej chwili nie tylko z wpływami, ale z aktywnymi działaniami na zlecenie służb rosyjskich i białoruskich, próby aktów sabotażu, sytuacja na granicy, co do której nie mamy wątpliwości, że jest działaniem na zlecenie służb rosyjskich i białoruskich, więc wyjaśnienie wszystkich spraw z ostatniego dwudziestolecia, gdzie widać ślady działania rosyjskiego lub białoruskiego, ma tu bardzo istotne znaczenie. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele wątpliwości. Kwestia rekordowego importu węgla z Rosji za rządów PiS, dziwaczne kariery takie jak pułkownika Gaja, wielokrotnie o tym mówiliśmy w sztabie generalnym i także w tym budynku z dostępem do najtajniejszych danych. Czy takie sprawy, które wyjaśniane przez służby i prokuraturę, nie znalazły za poprzedniego rządu ostatecznych wyjaśnień? Mam na myśli tutaj aferę mailową.
Chciałbym zadeklarować wsparcie i dla pana generała Jarosława Stróżyka jako szefa tej komisji, jak również wsparcie ze strony służb specjalnych, resortu spraw wewnętrznych i administracji. Udzielimy wszelkiej pomocy, żeby te zadania, które premier postawił, po prostu wykonać i obywatelom przedstawić rzetelne, uczciwe raporty, tak aby mogli sami wyciągnąć wnioski, jak pewne procesy, jak pewne kariery przebiegały w ostatnim dwudziestoleciu. Panie generale, bardzo proszę. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, pozwoli pan premier, że pominę podziękowania za wyznaczenie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, bo dużo pracy przed nami. Chciałbym podziękować panu premierowi i ministrom, którzy wskazani w zarządzeniu oddelegowali, wyznaczyli poszczególne osoby w ostatnich dniach formalnie i chciałbym właśnie szanownym państwu zaprezentować skład komisji. Otóż pan premier delegował dwie osoby. Jako pierwszą panią Irenę Lipowicz, profesora nauk społecznych, byłą ambasador RP w Austrii i byłą rzecznik praw obywatelskich. Jako drugą osobę delegował panią Dominikę Kasprowicz, panią profesorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora habilitowanego w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu. Pan minister finansów delegował panią Katarzynę Bąkowicz, doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach, adiunktę i wykładowczyni Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, naukowo zajmującą się dezinformacją. Pan minister finansów delegował pana Bartosza Machalicę, cyfryzacji, historyka i politologa, doktora nauk społecznych, obecnego członka Kolegium IPN. Pani minister kultury delegowała pana Adama Leszczyńskiego, doktora nauk, habilitowanego nauk społecznych, profesora nadzwyczajnego SWPS, obecnego dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Minister obrony narodowej delegował pana Grzegorza Motykę, doktora habilitowanego nauk społecznych, profesora nadzwyczajnego, obecnie dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, z czego jestem szczególnie zadowolony. Minister aktywów państwowych delegował pana Cezarego Banasińskiego, doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, byłego prezesa Urzędu Ochrony i Konsumentów. Minister spraw zagranicznych delegował pana Tomasza Chłonia, byłego ambasadora w Estonii i na Słowacji, byłego szefa misji NATO w Moskwie. Minister spraw wewnętrznych i administracji delegował pana Pawła Białka, pułkownika, byłego zastępcę szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2007-2012. Pan minister koordynator służb specjalnych delegował dwie osoby. Jako pierwszą panią Agnieszkę Dębczuk, doktora habilitowanego profesora uczelni UMCS w Lublinie, zajmującą się właśnie przeciwdziałaniem dezinformacji i dotychczas pracująca właśnie w tym zakresie i badająca te kwestie. Jako drugą osobę delegował pana Pawła Cerankę, doktora nauk społecznych, zastępcę dyrektora Biura Archiwum i Zarządzania Informacją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Drodzy państwo, tak jak już pan premier wskazał, komisja zacznie pracę dzisiaj, kolejne posiedzenia w kolejnych tygodniach. Pierwszy raport zgodnie z rozporządzeniem jesteśmy zobligowani złożyć w ciągu 60 dni od rozpoczęcia działań komisji. Chciałbym też prosić o oszczędzanie członków komisji medialne, bo zgodnie z tym rozporządzeniem przewodniczący komisji reprezentuje komisję na zewnątrz. Chciałbym też powiedzieć, że będziemy korzystać z szeregu ekspertów, z szerokiego wachlarza ekspertów i również tych, którzy do tej pory specjalizowali się, pisali w różnych, powiedziałbym, pozarządowych organizacjach, również w mediach i na pewno będziemy się zwracać i już jesteśmy w kontakcie z niektórymi z nich. I zamierzam również zgodnie z tym rozporządzeniem, aby komisja działała w zespołach zajmujących się właśnie tematyką, którą będziemy badać, zarówno w obszarze gospodarki,
szerokiego bezpieczeństwa państwa oraz mediów, dezinformacji, wpływów również w tym zakresie. Taka jest moja intencja, ale też proszę zauważyć, że zgodnie z zarządzeniem działalność komisji ma charakter kolegialny, również głosowania pewnych aspektów tego działania. To chyba wszystko, panie premierze, i w ciągu pół godziny przystępujemy do pracy. Dziękuję bardzo. Ze względu na rozpoczynające się niebawem posiedzenie komisji, uprzedzam tylko, że nie mamy za dużo czasu na pytania. Pan redaktor, proszę bardzo, Knapik. Pan redaktor, tutaj, w drugą stronę. Dzień dobry, mam pytanie do Maciej Knapik. Faktycznie mam pytanie i do pana premiera, i do pana generała. No, być może również do innych panów ministrów. Jaki będzie pierwszy temat, którym się państwo zajmiecie? Oczywiście teraz na tym posiedzeniu, nie mówię oczywiście o sprawach organizacyjnych, tak? Tylko mówię o merytoryce. Co będzie jakby pierwszym tematem, który będziecie państwo starali się omówić, wyjaśnić? I druga rzecz, bo pan minister Siemoniak mówi, że mamy obecnie dużo różnych zagrożeń związanych, no i prawda, i ten atak hakerski na Polską Agencję Prasową, pan premier wspominał o podpaleniach. Czy komisja będzie zajmowała się tylko przeszłością, czy również tym, co się dzieje teraz? Dziękuję bardzo. Tym, co się dzieje teraz, w sensie działań, zajmuje się państwo w całości. Jak nie muszę tutaj wymieniać tych wszystkich instytucji, służb, resortów. To jest armia ludzi, którzy na co dzień zajmują się bezpieczeństwem państwa, także w kontekście walki z sabotażem, dywersją czy dezinformacją. W sposób oczywisty komisja skoncentruje się na tym, co się zdarzyło, ale co ma bezpośredni, czy może mieć bezpośredni wpływ także na dzisiaj i na przyszłość, choćby poprzez funkcjonowanie, jeśli okaże się, jeśli to będzie efektem prac komisji, jeśli się okaże, że funkcjonują nadal w życiu publicznym czy w administracji państwowej osoby, co do których komisja uzna, że mogą być osobami działającymi pod wpływem czy na zlecenie polityczne obcych państw. To pytanie, proszę się nie gniewać, panie redaktorze, ale ono będzie właściwe chyba po zakończeniu pierwszego etapu pracy komisji. Bo tak naprawdę w pytaniu, czym się pierw komisja zajmie, zawarta jest teza, że my wiemy, jak już będzie efekt tego, czym się zajmie komisja, a tego chciałbym uniknąć. Nie chcę w najmniejszym stopniu, abyście państwo wyszli z tej konferencji z wrażeniem, że politycy, w tym premier, ministrowie, wiedzą już, jaki jest finał. My nie obarczymy ani generała Stróżyka, ani jego komisji naszymi tezami czy przypuszczeniami. Ja mógłbym pewnie, podobnie jak moi koledzy ministrowie, być może godzinami mówić o tym, co budzi niepokój w działaniach niektórych ludzi w ostatnich latach w Polsce. Ale właśnie po to, żeby zajęli się tym fachowcy z różnych dziedzin życia, właśnie dlatego chcemy unikać tego politycznego kontekstu prac komisji. No, pan generał pewnie powie państwu, czym się komisja zajmie dzisiaj, bo za kilkanaście minut odbędzie się pierwsze posiedzenie. Proszę bardzo. Panie redaktorze, szanowni państwo, na pewno komisja będzie się zajmowała tymi tematami, które gdzieś się pojawiały w ostatnich, powiedziałbym, tych nawet 20 latach. Natomiast ja na tym etapie też nie wskażę panu redaktorowi konkretnych tematów. Tak, zdecydowanie, panie redaktorze, zacznę od dzień dobry, poznamy się. Każdy z, powiedziałbym, z członków komisji będzie zgłaszał katalog spraw, które będziemy wyjaśniać. Zdecydujemy, które pierwsze w ciągu 60 dni i w czasie tego pierwszego okresu będą szczególnie, powiedziałbym, monitorowane i wyjaśniane. Tak jak powiedziałem, oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji, natomiast ja też nie mogę powiedzieć, że będziemy chętnie ujawniać cokolwiek. Powiem w ten sposób, że zakres działania komisji, czyli paragraf drugi, jasno określa również 9 tematów, którymi się zajmujemy. A w pierwszym temacie jest to również ujawnianie chronionych informacji. Zatem część raportów podejrzewam, że będzie wciąż tajna, wciąż będzie też oczywiście
będziemy chcieli część, żeby była jawna. Natomiast też, tak jak mówię, rolą też komisji jest badanie pewnych spraw do pewnego momentu i ewentualne przekazywanie zawiadomień do prokuratury i wyjaśnianie ich już w sposób zgodny z prawem. Przypominam, że komisja nie przywołuje świadków, nie przywołuje poszczególnych osób, ale oczywiście jesteśmy otwarci na ekspertów i też otwarci, powiedziałbym, na społeczne uwagi, które zapewne będą gdzieś się pojawiały. Panie generale, ja w ogóle tak sobie myślę, że ja wiem, o co pan redaktor pyta. Znaczy, no bo oczywiście zakres pracy to naprawdę dość szczegółowy, jest zawarty w naszym postanowieniu o powołaniu tej komisji, jest dostępny w monitorze rządowym. To jest 9 punktów dość precyzyjnie opisujących zakres badania komisji. Natomiast, panie redaktorze, czasy się zmieniły. Nie będzie już komisji typu Lex Tusk, czy Lex Macierewicz, czy Lex Gaj. Kiedyś była komisja, o której sami nie mieliście wątpliwości, niezależnie od waszych poglądów na świat, do czego miała służyć. Miała teoretycznie służyć do badania wpływów rosyjskich, a była komisją, która miała upolować przeciwników politycznych. Ja do dzisiaj w pamięci z dumą noszę nazwę tej komisji, którą wyście utworzyli, nie ja, Lex Tusk. Ale jak powiedziałem, czasy się zmieniły i metody się zmieniły. Więc efekty pracy tej komisji, włącznie z nazwiskami osób, które będą bohaterami tej pracy tej komisji, poznacie państwo już w pierwszej odsłonie bardzo szybko, bo tak jak pan generał się zobowiązał jako szef komisji, za 2 miesiące otrzymacie państwo pierwszy raport. Czyli mogę, panie premierze, przepraszam, komisja też nie będzie pracowała jak poprzednia komisja w jeden dzień od wszczęcia 29 listopada postępowania i zakończenia go 29 listopada, więc to mogę to również obiecać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radio Z. Panie redaktorze, przepraszam, mamy ograniczony czas, dobrze? Daniel Wrzos, Radio Z. Mam pytanie do pana premiera o Daniela Obajtka, tutaj z tej strony. Z informacji Radia Z i frontstory.pl wynika, że były prezes Orlenu przebywa na Węgrzech, w Budapeszcie, wynajmuje apartament od osób z bliskiego otoczenia Viktora Orbana. Prosiłbym pana premiera o komentarz do tej sprawy. No i też pytanie do panów ministrów, jak te doniesienia mogą wpłynąć na działanie prokuratury, czy policji, czy innych służb. Dziękuję. Ja nie jestem zaskoczony tymi rewelacjami medialnymi, to znaczy adres akurat wydaje mi się dość prawdopodobny. Będę niedługo widział się z premierem Orbanem, to go spytam wprost. Na jakiej zasadzie, tak z ludzkiej ciekawości, na jakiej zasadzie organizuje, jeśli organizuje pobyt wypoczynkowy pana Obajtka w Budapeszcie. Ale wiem, do czego zmierza to pytanie i tutaj oczywiście do waszej dyspozycji są ministrowie i sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, ale w jakim sensie to jest podobna sprawa jak z Komisją do Spraw Badania Wpływów. Jeśli pytacie mnie jako obywatela, tak, bardzo chciałbym widzieć pana Obajtka nie w kamienicy w Budapeszcie u przyjaciela premiera Orbana, tylko na sali rozpraw, bo nie mam żadnych wątpliwości, że prędzej czy później pan Obajtek stanie przed wymiarem sprawiedliwości. I z drugiej strony nie będę mojego przekonania o tym zamieniał w dyspozycje tajne, poufne czy jawne pod adresem sądu, prokuratury czy policji. Ja już wczoraj o tym mówiłem też publicznie. Rozumiem tę niecierpliwość milionów Polek i Polaków. Rozumiem to przekonanie, że skoro wszyscy wiemy tak naprawdę, na czym polegała aktywność pana Obajtka i jemu podobnych ludzi we władzach PiS-u czy spółek, wy to równie dobrze wiecie, tak naprawdę to wy pierwsi zaczęliście odkrywać jeszcze za rządów PiS-u to zło, jakie towarzyszyło działaniom i było celem tak naprawdę wielu działań tych ponurych bohaterów pisowskich czasów, ale wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie pracował niezależnie ode mnie jako premiera w tej kwestii. To, że w tej chwili nie ma spektakularnych akcji, to, że w tej chwili przed wami nie stoi minister Ziobro i nie komunikuje, kogo za chwilę wsadzi, to, że nie ma w więzieniach na zasadzie aresztu wydobywczego tych wszystkich, których akurat władza nie lubi, to uważam za rzecz jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o osiągnięcia po wyborach 15 października tu w Polsce. I jeszcze raz to powtórzę. Jestem przekonany,
że wymiar sprawiedliwości dzisiaj z różnych powodów pracuje w tempie, które nie przyniosłoby pewnie jakiejś chwały na Igrzyskach Olimpijskich, ale jest tam wystarczająco dużo zdeterminowanych ludzi i w samym resorcie, i w prokuraturze, i w policji, żeby zgodnie z procedurami, zgodnie z taką zawodową przyzwoitością tych ludzi doprowadzić w finale przed oblicze sądu. Jestem przekonany, że takiego finału wszyscy doczekamy. Ale wybaczcie, nie będę popędzał, korzystając z mojej pozycji politycznej, prokuratorów, sędziów czy policjantów w ich pracy. Dziękuję bardzo. Pan minister Niestczak chciał coś dodać. Szanowni Państwo, jako prokurator generalny ponoszę pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w prokuraturze w kontekście wyznaczania kierunków działań, rekomendacji działań i takiej swoistej odpowiedzialności przed opinią publiczną. Ja cały czas prokuratorom powtarzam przy każdym możliwym spotkaniu, że z jednej strony będę dbał o wartość postaci niezależności działań poszczególnych prokuratorów oraz jednostek prokuratury, ale także jednocześnie będę dbał o to, żeby prokuratura ponosiła odpowiedzialność przed opinią publiczną za to, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób się rozlicza z efektów swojej pracy. Ta praca prokuratury w sposób oczywisty musi podlegać obowiązującym regułom prawnokarnym, przepisom kodeksu postępowania karnego. W sprawach dotyczących Orlenu czy samego pana Obajtka toczy się kilka postępowań. Są trzy postępowania, te główne. Jedno dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem, drugie zawyżania cen paliw, trzecie ta zaliczka na zakup ropy, czyli ta słynna sprawa OTS. Są różne jeszcze inne sprawy dodatkowe dotyczące składania fałszywych zeznań oraz sprawy chociażby utrudniania kontroli inspektorom Najwyższej Izby Kontroli. I zapewniam Państwa i kładę tutaj, można powiedzieć, całą swoją reputację zawodową, że prokuratura tych spraw nie odpuści, będzie te sprawy prowadziła, ale będzie prowadziła tak, jak pan premier powiedział, z determinacją, ale też z pełną odpowiedzialnością za reguły procesu karnego. Wiem, że dzisiaj jest ważna okoliczność w kontekście pana Obajtka, ponieważ został skutecznie, chciałbym podkreślić, skutecznie wezwany na posiedzenie Komisji Śledczej. Rano o godzinie 10:40 pełnomocnik wyznaczony przez pana Obajtka odebrał wezwanie na przesłuchanie przed Komisją Śledczą. Przesłuchanie jest, jak rozumiem, zaplanowane na popołudnie. Zobaczymy, co się stanie. Natomiast z tego, co wiem, to Komisja Śledcza zamierza podjąć wszystkie możliwe, przewidziane prawem działania, aby doprowadzić do skutecznego przesłuchania pana Daniela Obajtka. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać, że w każdej sprawie, która by nie była, o której także państwo informują, mają państwo moją gwarancję, że będę starał się, żeby te sprawy prokuratura w sposób odpowiedzialny wyjaśniała, tak jak się chociażby to dzieje obecnie w kontekście Funduszu Sprawiedliwości. Zresztą dzisiaj, o ile wiem, pojawią się nowe, ważne informacje dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnie pytanie dla pani redaktor. Dzień dobry, Klaudia Dadura, informacyjna agencja radiowa Polskie Radio. Panie premierze, czy podjął pan już decyzję w sprawie CPK i czy będzie kontynuacja tego projektu? Dziękuję. W sprawie CPK pełna prezentacja przyszłości, nie tego skrótu CPK, tylko przedsięwzięć kolejowych, lotniczych, lotniskowych w Polsce będzie państwu przedstawiona w szczegółach jeszcze w czerwcu. Odpowiedzialni za to ministrowie, i tu pragnę uspokoić tych wszystkich, którzy zabierają głos publicznie w tej sprawie, że odpowiedzialni za to ministrowie wiedzą, że w czerwcu opinia publiczna, wszyscy zainteresowani poznają nasze plany i to w szczegółach, w detalach. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście państwo zobaczyli wszystko jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. I mogło powstać wrażenie, że jest jakaś różnica zdań wewnątrz koalicji rządzącej. Słucham czasami wypowiedzi liderów partii koalicyjnych i pragnę państwa uspokoić. Akurat tak się złożyło z moim pełnym zaufaniem, że przyszłość CPK, osoby odpowiedzialne za projekty lotnicze i kolejowe, są w rękach ministrów
z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Więc tutaj mamy do czynienia z pełną synergią i nie mam żadnych wątpliwości, że koalicja tutaj będzie działała jak jeden mąż czy jedna żona, no bo jednym ministrem jest pani, drugim ministrem pan. Także tą drogą w sposób delikatny i subtelny pragnę uspokoić moich partnerów, że mogą się dowiedzieć o wszystkim także z pierwszej ręki. Dobrze, ostatnie już naprawdę pytanie, dobrze, pan redaktor? Krótko, dzień dobry, Jan Piotrowski, TVN24. Korzystając z obecności panów, chciałbym zapytać o ustalenia doniesienia Onetu dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i przyznawania kontraktów spółkom, na przykład na agregaty prądotwórcze, no, niezwiązanym z tą branżą. Dzisiejsze doniesienia o tym, że kontrakt dostała agencja eventowa na ponad 62 miliony złotych, która wcześniej prowadziła także kampanię wyborczą pana premiera Morawieckiego w 2019 roku. Zdaje się, że to było wbrew rekomendacji CBA, nawet transakcja. Czy pan minister Siemoniak mógłby coś więcej powiedzieć na temat tych ustaleń? Czy mógłby pan je potwierdzić? A czy pan minister Bodnar mógłby powiedzieć, czy prokuratura już się tym zajmuje, czy dopiero się zajmie? Dziękuję. Obaj ministrowie mają tutaj dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Nie wiem, czy będą chcieli wszystko opowiedzieć, ale proszę bardzo, panie ministrze. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to jest absolutnie kolejna potężna sprawa. Kolejna przerażająca sprawa, że prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę, w której już doszło teraz na tym etapie do zabezpieczenia na dwóch kontach na kwotę 117 milionów złotych, że w sprawie, w której według informacji, które zostały przekazane, które otrzymałem też od prokuratora krajowego, między innymi chodzi o zakup ze środków unijnych agregatów prądotwórczych za kwotę, nawet pamiętam dokładnie liczby, 350 milionów złotych, a jednocześnie z danych wynika, że kwota zakupu tych samych agregatów z Chin wynosiła 69 milionów złotych. Także mogą sobie państwo przeliczyć, jaka to była różnica między jedną kwotą a drugą. I co więcej, za to wszystko była odpowiedzialna spółka, która została powołana do życia 3 miesiące, zanim ten kontrakt został zrealizowany. I co więcej, spółka, która nie specjalizowała się w imporcie i dystrybucji agregatów, tylko specjalizowała się w imporcie odzieży z Chin. I myślę, że to jest kolejny taki absolutnie, ja rzadko używam takich słów, państwo wiedzą, że ja staram się być oszczędny, ale jak czytałem o tej skali nadużyć, która została dokonana w tej sprawie i o też różnych czynnościach, które zostały podjęte przez prokuraturę, to miałem takie poczucie, że to jest absolutnie wstrząsające, tak, co obserwujemy. I znowu, jedyne, co mogę zapewnić, to, że w tym przypadku Śląski Wydział Zamiejscowy Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej pod nadzorem oczywiście Prokuratury Krajowej zrobi wszystko, co możliwe, aby sprawę wyjaśnić, bo tu nie tylko chodzi o doprowadzenie do odpowiedzialności, ale też chodzi o po prostu oszczędność środków publicznych. Co więcej, ta sprawa też pokazuje jedną rzecz, o której, drodzy państwo, do tej pory rzadko rozmawialiśmy. Zauważcie państwo, że dzięki decyzji pana premiera Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. Teraz jesteśmy na etapie tym już takiego, powiedziałbym, finiszu techniczno-prawnego. Natomiast w tej sprawie alarm podniósł także Urząd do Spraw Nadużyć Finansowych Unii Europejskiej, OLAF. On także wysłał zawiadomienie, no bo dotyczy to także wykorzystywania środków unijnych, a za jakiś czas takimi sprawami po prostu będzie się zajmowała także Prokuratura Europejska, także tymi zwłaszcza, gdzie Unia Europejska przekazywała nam, można powiedzieć, w pewnym zaufaniu środki publiczne, że je wykorzystamy dla dobrych celów, a okazuje się, że one, że jest duże podejrzenie, że mogły być zmarnotrawione i niewykorzystane na te cele, na które trzeba. Stwierdzam, że w tej sprawie intensywnie pracuje Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem prokuratury. Ta sprawa bardzo jest podobna do innej głośnej sprawy ostatnich tygodni, sprawy Funduszu Sprawiedliwości, bo wygląda to na podstawie tych informacji, które zebrała służba, na podstawie dowodów, które są przedstawiane prokuraturze, że tu bardzo podobny mechanizm funkcjonował, to znaczy stworzono ośrodek przekierowywania pieniędzy do swoich. Tak jak haniebne było to, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości dotyczyło to zabierania pieniędzy ofiarom przestępstw, bo takie jest przeznaczenie funduszu, tak w tym przypadku pod zasłoną pomocy Ukrainie działy się rzeczy, które
okażą się z pewnością nieprawidłowościami na bardzo dużą skalę. My szykujemy dla pana premiera jako CBA służby raport w tej sprawie. Wczoraj omawialiśmy to też z szefem kancelarii premiera, ale już mogę w tym momencie powiedzieć, że ta skala nadużyć, nieprawidłowości jest gigantyczna, no i sięga najważniejszych osób, które rządziły państwem jeszcze rok temu. Czy pan proszę premier... Państwa, jeśli pani minister jeszcze pozwoli, bo ta sprawa dotyka mnie też osobiście. Jeden z wielu cichych bohaterów, osoba, która nie bryluje w mediach, nie zajmuje żadnej funkcji publicznej, która za własne pieniądze i pieniądze organizowane poprzez prywatne zbiórki przewoziła i do dzisiaj przewozi na teren Ukrainy, blisko frontu, kiedy trzeba, samochody, wyposażenie dla żołnierzy i agregaty prądotwórcze. Ta osoba powiedziała mi, że ona nie będzie w stanie żyć dalej w kraju, jeśli osoby, które zarabiały na tym pieniądze, które okradały Polskę i Ukrainę w ten sposób w czasie wojny, że dla niego będzie ta myśl nie do zniesienia, że takie osoby będą bezkarnie dalej funkcjonowały. To są takie chwile, kiedy ja żałuję, że nie jestem prokuratorem i policjantem równocześnie, tylko nauczycielem historii zawodu. Ale chcę państwu powiedzieć, że tak jak nie odpuściliśmy i nie odpuścimy tym ludziom, którzy handlowali i zarabiali duże pieniądze na respiratorach czy generalnie na pandemii, i nie odpuścimy też tym, którzy zarabiają na wojnie na Ukrainie. I przykro mi to powiedzieć, ale nie mam żadnych wątpliwości, że zarabiali na śmierci, na tragedii na Ukrainie ludzie, w tym najbliżsi współpracownicy i koledzy premiera, i promowani także w sposób bezwstydny przez prezydenta. Znaczy, to są rzeczy, od których naprawdę robi się niedobrze. To już nie tylko jest kwestia prawna, to jest nie tylko kwestia odzyskania rewindykacji środków finansowych, ale to jest też coś, co no ja właściwie, wiecie, najbardziej się martwię tym, że świat kiedyś to wszystko, te informacje zbierze do kupy, jak to będzie świadczyło o naszym kraju, jeśli nagle wszyscy się zorientują, że przez 8 lat w Polsce rządzili ludzie, którzy nie tylko pozwalali na to, ale często korzystali sami z tego typu procederów. Tutaj się naprawdę na usta cisną najcięższe słowa. Ja też nie będę patrzył oczywiście jako premier bezczynnie, bo przecież mamy także narzędzia administracyjne, nie tylko prawne, tak aby pociągnąć do odpowiedzialności na przykład finansowej tych, którzy podejmowali decyzje. Na przykład o nieuzasadnionych dotacjach, współfinansowaniu, zamówienia publiczne, i ten przypadek Agencji Rezerw Strategicznych jest jak najbardziej dobrą, ale tragiczną, dramatyczną ilustracją tego. Więc będziemy także dochodzili jako polski rząd swoich praw tutaj, to znaczy będziemy żądali zwrotu środków finansowych, i jeśli trzeba, będziemy także wchodzili na drogę sądową, zanim te osoby zostaną oskarżone, osądzone przez prokuraturę i sądy, to także państwo polskie będzie każdego dnia, zgodnie oczywiście z przepisami, będzie ich ścigało za to, co zagarnęli. I czy to są politycy, czy przedsiębiorcy, czy mają zdjęcie z panem Morawieckim, czy z panem Dudą, w ogóle nas to nie będzie interesowało. Każdy, kto zagarnął pieniądze, nawet jeśli to była ta słynna kradzież zgodnie z procedurami, że zacytuję klasyków pisowskich, będzie te pieniądze musiał oddać tak czy inaczej. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Z całą pewnością bardziej kompetentnej osoby niż szef SKW w tej dziedzinie nie mamy w Polsce, i cieszę się, że między innymi dlatego generał Stróżyk stoi na czele tej komisji, żebyście nie mieli wątpliwości, że będzie działał obiektywnie i chyba zgodnie z wyobrażeniem wszystkich stron sceny politycznej akurat w tej sprawie. Ja nieprzypadkowo też poprosiłem pana generała Stróżyka, żeby się zajął tymi sprawami, ponieważ jest niezwykle rzadkim przypadkiem w życiu publicznym w Polsce. To znaczy ma świetną opinię u prezydenta Dudy,
u ministra Macierewicza wtedy, kiedy była weryfikacja za jego czasów, i u mnie. Znaczy, wyobrażacie sobie, mamy na czele komisji generała, który cieszy się jednoznacznie pozytywną opinię prezydenta Dudy i premiera Tuska. No naprawdę macie gwarancję, że wszystkie sprawy, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa i są związane z aktywnością Rosji czy Białorusi, będą badane. Dziękuję. Bardzo dziękuję.